Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Ja jestem prawnikiem, jestem socjologiem prawa, a więc tak jakby moje zainteresowania badawcze są z gruntu interdyscyplinarne. Cała socjologia prawa jest czymś, co jest pomiędzy socjologią a prawoznawstwem. I tak jakby w naukach społecznych interdyscyplinarność jest czymś oczywistym. Jak się pisze granty, to bardzo dobrze jest napisać, że to jest grant interdyscyplinarny, bo on jest lepiej punktowany, prawda? I dlatego tam interdyscyplinarność pojmujemy, tak przyjmujemy jako coś oczywistego. Natomiast brakuje trochę, moim zdaniem, nam w naukach społecznych, a w pewnie innych dziedzinach też, takiego zamysłu nad samą interdyscyplinarnością. Brakuje tak jakby samej teorii interdyscyplinarności albo chociażby odpowiedzi na pytanie, do czego ta interdyscyplinarność ma doprowadzić. No, najczęściej się mówi, że interdyscyplinarność to jest po prostu umożliwianie dialogu pomiędzy różnymi dziedzinami, różnymi gałęziami nauk, prawda? Ale pytanie zawsze pozostaje, do czego ten dialog ma doprowadzić. Ja chciałbym powiedzieć kilka słów na temat kogoś, kto próbował odpowiedzieć na właśnie tak postawione pytanie, do czego miałby doprowadzić dialog pomiędzy różnymi gałęziami nauk społecznych, a może nawet nie tylko społecznych, dotyczących fenomenu normatywności społecznej. I tym kimś jest Stanisław Erlich. On jest bardzo znanym polskim prawnikiem, teoretykiem prawa, filozofem, ale też można go określić jako socjologa, można go określić jako teoretyka polityki, filozofa polityki. On sam się nie szufladkował i kiedy teraz kilkanaście lat po jego śmierci próbujemy go zaszufladkować, to też się nie udaje. Ciężko go określić. No, pewnie mi najłatwiej by było popatrzeć na niego jako na socjologa prawa, dlatego że sam tym socjologiem prawa jestem. Urodził się on w 1908 roku i zmarł w 1997 roku. Ja się koncentruję na ostatnim okresie jego twórczości, tym właśnie z lat 90., gdzie zajmował się między innymi studiami nad samą istotą interdyscyplinarności. Jest on jednym z prekursorów otwarcia się nauk prawnych na inne gałęzie nauk. Dlatego też można powiedzieć, że jest jednym z prekursorów takiej współczesnej socjologii prawa i współczesnej politologii również. Tutaj moja prezentacja będzie zawierała kilka cytatów, które wydają mi się istotne, żeby zrozumieć to, jak Erlich starał się odpowiedzieć na to pytanie, do czego interdyscyplinarność ma doprowadzić. Tutaj mamy pierwszy cytat dotyczący podejścia interdyscyplinarnego. Wydaje się, że dojrzał czas przezwyciężenia panującej u nas kastowości nauk społecznych. Ta kastowość, którą on dostrzegał, pewnie do dzisiaj funkcjonuje. Z moich doświadczeń wynika, że rzeczywiście tak jest. Często, kiedy przy okazji na przykład takich konferencji przedstawiciele różnych gałęzi nauk się spotykają, mówią swoim językiem, mówią, czasami nawet używają tych samych terminów, ale traktują je zupełnie inaczej, traktują je zupełnie rozbieżnie. Dlatego nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzicie, możemy o tym też podyskutować, ale moja teza byłaby taka za Erlichem, że kastowość nauk społecznych jeszcze nie została przezwyciężona, szczególnie z tego mojego poletka, z poletka prawoznawstwa. Prawnicy są naprawdę, nawet ci teoretycy prawa są zamknięci w swoim poletku, moim zdaniem. Natomiast Erlich postulował przezwyciężenie tej kastowości. Zakładałoby to uznanie nauk o normach, a w szczególności nauk prawnych, za nauki o rzeczywistości społecznej, wyciągnięcie wszystkich płynących z tego wniosków rzeczowych i metodologicznych. Jakie to są wnioski, to za chwilę o tym się postaram powiedzieć. Sądzę, że z takiego podejścia można by wysunąć dyrektywę metodologiczną interdyscyplinarnego badania różnych systemów norm pojmowanych jako sieci funkcjonujących decyzji społecznych. I ta odpowiedź Erlicha, którą on też sam starał się realizować jako taki swój program badawczy, który kontynuował w kilku swoich ostatnich książkach, ta odpowiedź brzmiałaby tak. Interdyscyplinarność powinna doprowadzić generalnie nauki społeczne, szczególnie te, które zajmują się normami, różnego rodzaju normami funkcjonującymi w społeczeństwie, powinna doprowadzić przede wszystkim do wytworzenia jakiejś wspólnej teorii, do wytworzenia jakiejś syntezy dorobku tych nauk,
ale takiej syntezy, która by była takim jakby minimalnym poziomem porozumiewania się przedstawicieli różnych nauk społecznych. I chociażby Erich poszukiwał takiej syntezy, takiego czegoś, co by było niesprzeczne, niedyskusyjne na gruncie wszystkich nauk społecznych, jest kategoria procesu. Dla socjologa kategoria oczywista, dla filozofa na przykład analitycznego wcale nie oczywista kategoria. Dla psychologa pewnie różnie, zależy jak zorientowanego psychologa i tak dalej. No ale chociażby takie jego stwierdzenie, że w sferze społecznej wszystko ma postać procesu i właściwie za jakie zagadnienie, za jakie zjawisko społeczne nie weźmiemy się, to powinniśmy je traktować jako pewien proces. To znaczy umiejscawiać je w czasie i badać jego dynamikę. To była pierwsza taka kategoria, którą Erich upatrywał. I to go doprowadziło dalej do tego, że drugą taką kategorią powinna być decyzja, że wszystkie nauki społeczne w mniejszym lub większym stopniu, w pewnych fragmentach albo w całości, zajmują się procesami decyzyjnymi generalnie. Czyli jeśli są to nauki społeczne, to są to nauki o zachowaniach ludzi w różnych kontekstach. Różne nauki badają różne konteksty życia społecznego, ale wszystkie te konteksty łączą się z jakimiś procesami decyzyjnymi. Czy to będzie socjologia, czy to będzie psychologia, czy to będzie filozofia, czy to będzie ekonomia. Wszystkie te nauki tak naprawdę, Erich starał się to udowadniać, mówią o jakichś procesach decyzyjnych. A skoro mówią o jakichś procesach decyzyjnych, to w takim razie badanie tych procesów powinno być jakoś do siebie zbliżone przynajmniej. On tutaj postulował taką koncepcję normy jako decyzji, to znaczy normy społecznej, w szczególności normy prawnej, jako czegoś, co jest pewnym produktem procesu decyzyjnego, a zarazem ma konsekwencje w postaci innych procesów decyzyjnych. No i tutaj mamy wypowiedź normatywną i jej spełnienie jako dwa elementy procesu. Czyli interesuje nas wszystko to, co wpłynęło na ten proces, od czego ten proces się zaczął. Interesuje nas wytwór końcowy, czyli norma. Interesuje nas potem wszystko to, co się dzieje dalej z tą normą społeczną. Takie analityczne wyodrębnienie pewnie byłoby możliwe w różnych innych gałęziach nauk i Erich starał się to robić. Dokładnie to on przezwyciężał tą kastowość nauk społecznych, nie odwołując się do poszczególnych dziedzin. Kiedy poczytamy, spojrzymy na bibliografię, które zamieszczał do swoich dzieł, to tam jest do każdego rozdziału jest taka bibliografia, jak czasami do całej książki widzimy bibliografię. Także czytał rozmaite rzeczy z rozmaitych dziedzin nauki i w rozmaitych językach też. Dlatego nie dzielił tak jakby przedmiotów badawczych, tych pól badawczych, nie dzielił według gałęzi nauk, tylko dzielił właśnie według sfery życia społecznego. I na przykład opisywał to takie, jak on to nazywał, społeczne sieci informacyjno-decyzyjne, nie odnosząc się do tego, jakie gałęzie nauk społecznych mają się tymi sieciami zajmować, bo jego zdaniem to pytanie w ogóle było bez sensu. Protonormy to są wszystkie takie zalążkowe postaci norm społecznych i tutaj odwoływał się do dziedzictwa antropologii społecznej, czyli tak jak byśmy dzisiaj to nazwali pewnym prawem prymitywnym, społecznościami prymitywnymi, które jeszcze nie rozwinęły takich systemów normatywnych, jakie my dzisiaj rozumiemy pod kategorią prawa czy systemu prawnego, to on ujmował w kategorii protonorm. No prawo państwowe oczywiste, sam był prawnikiem i zajmował się prawem i dlatego prawo państwowe też było dla niego jedną z takich głównych sfer życia społecznego, które powinno być badane interdyscyplinarnie, a czy jest to pewnie sobie możemy sami odpowiedzieć. Następnie moralność i etyka, następnie religie, jako znowu takie społeczne sieci informacyjno-decyzyjne, które mogą być badane poprzez podobną siatkę pojęciową, normy partii politycznych, normy organizacji gospodarczych, normy samorządu terytorialnego, normy organizacji rodzinnych, normy sprzeczne z prawem państwowym, normy posługiwania się językiem i normy indywidualne, czyli tak jakby od sfery makrospołecznej przechodził do sfery mikrospołecznej, ale starał się ten dorobek syntetyzować, to znaczy dostrzegał, że zarówno te wszystkie normy makrospołeczne, jak i nawet nasze normy indywidualne, bo każdy z nas ma jakiś tam swój własny świat normatywny, też opierają się na podobnych procesach i powinny być pewnie badane w podobny sposób. No właśnie, przy okazji kategorii procesu i przy okazji kategorii decyzji.
To był tak jakby jego projekt, to była jego wizja, która miałaby doprowadzić do stworzenia tej wspólnej, ujednoliconej siatki pojęciowej wszystkich nauk społecznych. On to nazywał dokładnie, społeczną teorią decyzji. Potrzebujemy społecznej teorii decyzji, która by mogła być odnoszona do wszystkich tych, różnych rodzajów norm społecznych. Dzisiaj pewnie byśmy dodali tutaj różne inne pola badawcze. Ehrlich no, pisał wtedy, kiedy pisał i te pola badawcze swoje zawężał. Dzisiaj byśmy pewnie mogli dodać normy świata wirtualnego, byśmy mogli dodać pewne normy kultur osób niepełnosprawnych, byśmy mogli dodawać bardzo różne inne tutaj konteksty. No natomiast nie zmieniałoby to faktu, że wciąż w myśl dzieł Stanisława Ehrlicha można je traktować tak samo. To znaczy można te same kategorie przyporządkowywać do tych różnych kontekstów. Jak można analizować procesy decyzyjne? Tu mamy kolejny cytat, taki fragment, który mówi o polu decyzyjnym. I możemy sobie to zobrazować poprzez analogię do tej sytuacji estetycznej, o której mówiliśmy wcześniejszym panelu. No bo też w polu decyzyjnym mamy zawsze jakiegoś decydenta. To może być podmiot jednostkowy albo podmiot zbiorowy. Mamy jakieś warianty, alternatywy, kryteria oceny tych alternatyw. Mamy jakieś procedury podejmowania decyzji. Mamy jakieś metadecyzje, które dotyczą tego, czy podejmować decyzję, a jeśli podejmować decyzję, to jak podejmować tą decyzję. Moglibyśmy tutaj bardzo wiele różnych jeszcze elementów tych sytuacji decyzyjnych wskazywać. Ehrlich na przykład pisał, że zawsze jakiś konflikt zawsze jest elementem pola decyzyjnego. I no, dla prawnika to jest coś oczywistego, a dla politologa jeszcze bardziej. Cały świat polityki opiera się na jakimś konflikcie, prawda? Normy prawne też często powodują konflikty albo próbują rozwiązywać te konflikty społeczne. I pewnie w tych innych kontekstach też kategorię konfliktu można by stosować. On to określał takim ogólnym określeniem pola decyzyjnego i pisał, że jest to więc zbiór możliwych odmian zachowania, z których w danym przedziale czasowym jedno zostanie przez decydenta świadomie wybrana jako wiążąca. Czyli z całej tej sytuacji, każda sytuacja decyzyjna związana z tworzeniem jakiejś normy albo ze stosowaniem jakiejś normy musi znaleźć jakieś rozwiązanie prędzej czy później, prawda? I ta decyzja musi być podjęta, no albo musi być nie podjęta, ale nie podjęcie decyzji też jest decyzją. Co w świecie polityki na przykład ma bardzo duże konsekwencje. Co więcej, stosując dalej kategorię procesu do tego, można też stwierdzić, że samo pole decyzyjne też ma pewną swoją dynamikę. I też ta dynamika powinna być brana pod uwagę. I tutaj Ehrlich pisał o łańcuchach procesów decyzyjnych, określanych mianem cyklów decyzyjnych, składających się z wielu jednostkowych mikroprocesów. I tutaj widzimy, że przejście od tak jakby tej jednostkowej decyzji do znowu całego systemu decyzji, który jest tak jakby zalążkiem systemu normatywnego, tworzy nam znowu pewien zręb, który powinien przynajmniej w zamyśle wyjaśniać nam, jak działają różne rodzaje norm społecznych w różnych kontekstach społecznych. Ehrlich znowu nazywał to metabolizmem społecznym. Nazywał to metabolizmem społecznym, dlatego że był trochę zainspirowany cybernetyką, ale nie tą cybernetyką, o której my mówimy dzisiaj, tylko tą cybernetyką, która się rozwijała w latach 70. i 80., która była nauką o sterowaniu społecznym, ale za chwilę jeszcze do tego wrócę. No, nazywał to metabolizmem społecznym, tak jakby przetwarzaniem informacji w procesach decyzyjnych. Oczywiście odnosi się to również do prawa, albo nawet przede wszystkim do prawa, bo prawnicy traktują prawo tak jakby jako system idealny, prawda? Czy to w rozważaniach nad racjonalnym ustawodawcą, czy w rozważaniach nad racjonalnym stosowaniem prawa, nad wykładnią prawa. Zawsze się odwołujemy do tego, że prawo powinno tworzyć jakiś idealny system. Ehrlich pisał, że prawo jest takim systemem, ale informacyjno-decyzyjnym.
który jest pojmowany jako globalna organizacja społeczeństwa. Z tego wynika, że prawo nie jest i nie może być tylko systemem wiążących wzorów zachowania ustanowionych przez całokształt organów państwowych. W tworzeniu i realizowaniu prawa muszą brać udział podsystemy państwowej całości, grupy, organizacje, jednostki. Im szerszy udział w tym procesie podsystemów, tym zasadniej będzie można kwalifikować takie państwo jako pluralistyczną, praworządną demokrację. I tutaj widać ten tak jakby socjologiczno-prawny rys myśli Stanisława Ehrlicha, gdzie odchodzi on od typowo prawniczych rozważań nad jakimś idealnym systemem norm, a schodzi tak jakby do rzeczywistości społecznej, schodzi do prawa w działaniu. Decyzje prawne, jeśli mówimy już tym językiem Ehrlicha, decyzje prawne, decyzje normatywne są w takim razie tylko pewnym narzędziem kształtowania porządku społecznego i nie działają tak jakby automatycznie, nie działają same z siebie, tylko działają w ramach tych złożonych łańcuchów procesów decyzyjnych. Same są efektem decyzji i same następne, kolejne, konsekwentne decyzje wiążą, łączą ze sobą. I tutaj chciałbym zwrócić na kolejną taką mocną tezę. Co do mnie, pisze Ehrlich, traktuje organizację państwową i jej ogniwa jako instytucjonalnych decydentów, którzy posługują się narzędziem decyzji normatywnych. I tu mamy tak jakby zastosowanie tej koncepcji pola decyzyjnego do sfery prawoznawstwa, do sfery tworzenia prawa. Instytucjonalni decydenci, którzy posługują się narzędziem decyzji normatywnych. I znowu idzie to w poprzek temu, co się najczęściej mówi o prawie i jak się najczęściej prawo definiuje. I znowu jest to socjologiczno-prawne, no to jest taki socjologiczno-prawny, ale jest to dalekie od tradycyjnej teorii prawa. No i właśnie, cybernetyka. Kiedy się wczytamy w te ostatnie dzieła Stanisława Ehrlicha, to by się wydawać mogło, że skoro prawo jest tylko elementem sterowania społeczeństwem, prawo jest tylko jakimś takim elementem, systemem decyzyjnym do zarządzania tym, jak się ludzie mają zachowywać, albo jak się nie mają zachowywać, co jest dozwolone, a co jest niedozwolone, to można by powiedzieć, że można by się zastanawiać, czy Ehrlich nie był tutaj czasami zafascynowany cybernetyką, jako nauką o sterowaniu społecznym, jako nauką o procesach komunikacyjnych, ale takich jak najbardziej zautomatyzowanych, pamiętając, że on myślał o cybernetyce w tym kształcie z lat 70. i 80., prawda? Czy czasami ta jego koncepcja nie doprowadzi do jakiegoś technokratyzmu, do jakichś automatyzmów, nie, albo może nawet nie doprowadzi do zaprzeczenia ideałów demokracji? No sam Ehrlich odpowiada na to, że badania interdyscyplinarne, nawet jeśli próbujemy rozwijać ten projekt i budować tam wspólną siatkę pojęciową, mówiącą o tym, jak funkcjonują normy społeczne w różnych kontekstach, to trzeba pamiętać, że interdyscyplinarność ma swoje ograniczenia. Jednym z takich ograniczeń jest to, że jedną z takich podstawowych pułapek w badaniach interdyscyplinarnych jest przenoszenie pojęć z jednej gałęzi nauki do drugiej gałęzi nauki, takie bezrefleksyjne. Zawsze trzeba się zastanowić, czy dane pojęcie, czy dana koncepcja, która została wytworzona na gruncie jednej nauki, może być stosowana do innej nauki. I tutaj Ehrlich na przykład w kontekście sterowania. Czy można mówić o sterowaniu społecznym? Tutaj mamy cytat, gdzie on się zastanawia właśnie nad tym. Oczywiście. I Ehrlich pisze tak, rozważania o systemach społecznych, w których uznaje się ich sterowalność, co jak dotąd jest pobożnym życzeniem, trzeba przyjmować sceptycznie. No i nie ma się chyba co dziwić, ja też bym nie chciał żyć w społeczeństwie, w którym byłbym sterowany całkowicie, prawda? Bez jakiegoś marginesu wolności, bez jakiegoś marginesu swobody. Ehrlich już wtedy zaznaczał, że sterowalność to nie jest ta kategoria, którą trzeba by przenosić do tej koncepcji. Tak samo przestrzegał przed redukcjonizmem psychologicznym. To znaczy nie można sprowadzać tych wszystkich procesów do tylko przeżyć psychicznych. To też nie jest dobra droga według Stanisława Ehrlicha. I tutaj jest
trochę tak jakby przytyczek w nos prawnikom, takim tradycyjnym, klasycznym teoretykom prawa, którzy myślą o prawie jako o jakimś idealnym systemie norm. I mamy dokładnie tutaj w kolejnym cytacie to wskazane. W idealnym, aseptycznym świecie norm i symboli logicznych nie ma po prostu miejsca na ludzi. To znaczy wtedy, kiedy prawnicy się zamykają w swoim świecie, gubią tak jakby całą społeczną genezę norm prawnych i społeczne skutki norm prawnych. I przed tym Ehrlich też przestrzega. Czyli podejmując się projektów interdyscyplinarnych, chociażby takich jak zaproponował profesor Ehrlich, musimy uważać na te pułapki. On był tych pułapek świadom, no i sam o tych pułapkach pisał, ale myślę, że nie doczekaliśmy się kontynuacji tej myśli, bo w dzisiejszych czasach, w związku z rozwojem nowych technologii, pewnie takich pułapek jest jeszcze więcej, warto by się nad nimi zastanowić. I na koniec chciałbym tylko Państwu przedstawić coś, nad czym ja pracuję, co jest moją koncepcją, co polega na próbie zastosowania tego modelu procesu decyzyjnego, dokładnie modelu pola decyzyjnego do tworzenia prawa. Nazywa się to modelem pola decyzyjnego ustawodawcy. I staram się tutaj rozważać różne warianty tego, jak polityka tworzenia prawa powinna być traktowana jako pewna sytuacja decyzyjna, jakie kryteria powinny być brane pod uwagę w tej sytuacji decyzyjnej. Dziękuję bardzo. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie.